Czytanie z Księgi proroka Michałeja. Tak mówi Pan. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion ludzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie Jego od początku, od dnia wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską, majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto Słowo Boże. Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim. Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Duch mój się raduje, Bogu Zbawcy moim. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezroma, Ezrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rachab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza,
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Ksiądz Adam czytał nam tę Ewangelię, w zasadzie ją proklamował. Chcielibyśmy dziś chwilę się pochylić nad Słowem Bożym. Ono jest ważne, no ponieważ wiara się bierze ze słuchania, nie z modlitwy. Człowiek wierzący się modli, ale mamy wiarę przez to, co słyszy się. Dzisiaj święto urodzin, narodzenia Matki Bożej. Cieszymy się, radujemy, że Bóg dał nam tę świętą niewiastę, przez którą do nas przyszedł. I czytamy dziś rodowód. Takie te słowa pierwsze padają. Rodowód Jezusa Chrystusa. Tak słyszeliśmy. Oczywiście to jest polskie tłumaczenie. Ale jest to tylko tłumaczenie, jak każde. I gdybyśmy chcieli uchwycić sens, to musielibyśmy zaglądać sobie do tekstu źródłowego, a ten tekst jest w języku greckim. Więc kiedy sobie zobaczymy do języka greckiego i w oryginale sobie przeczytamy, to będzie tak. Nie tylko rodowód, tylko jest napisane księga rodowodu Jezusa Chrystusa. Biblos wpierw jest napisane. Biblos genezeos, nie? Czyli księga rodowodu, nie sam rodowód. I podobnie też tłumaczy, w zasadzie tak samo, święty Hieronim, który i Stary, i Nowy Testament tłumaczy na język łaciński, czyli ten tekst się nazywa Wulgata. I Hieronim tłumaczy liber generationis, liber generationis, czyli księga rodowodu, księga. My choć dzisiaj usłyszeliśmy rodowód, jednak jest to księga. Dlaczego to jest takie ważne? Ktoś to powie, a co to ma związek z moim życiem? Ja mam niezapłacone rachunki i głowa mnie jeszcze boli. Co te imiona wszystkie mają do mnie? Ale posłuchaj, bracie i siostro, bo skoro to jest też księga, to znaczy, że to jest dobra nowina, że to jest księga słowa i ten rodowód jest księgą, jest słowem, jest czymś żywym. I każde z imion jest też słowem Boga, żywym słowem. Bo jak słyszeliśmy, te wszystkie imiona tutaj zapisane, to byli nie tylko ludzie grzeszni,
To byli ludzie bardzo grzeszni. A oni są tu wyróżnieni w tym rodowodzie. Tak. Byleby tylko chcieli mieć udział w zbawieniu. Sam fakt, że już tutaj występują kobiety, które nawet Żydówkami nie były, a są w rodowodzie Jezusa Chrystusa, w rodowodzie Dawida. A na końcu jest imię Maryi. W szeregu tych kobiet, które również były znane raczej ze swojej grzeszności niż ze swojej grzeczności. A jednak Bóg tu przychodzi ze swoim miłosierdziem. Bo Bóg, dając zbawienie, oczyszcza kobiety, gdyż od kobiety rozpoczął się grzech. I to, co jest napisane w prefacji, jest napisane, że kobieta, jak to jest napisane, zapomniałem, wypadło mi z głowy, starość, nie radość. To, co Ewa straciła, Maryja odzyskała przez wiarę. Odzyskała Matka Boża to, co Ewa straciła. Skoro niewiasta straciła, to Bóg w zbawieniu oczyszcza najpierw kobiety. Tak, piękne. Więc przypatrzmy się, oczywiście, że nie wszystkim, bo byśmy tu nie wyszli dzisiaj, ale kilku postaciom, nawet które znamy z wielkiej świętości i z wielkiej wiary. Ojcem wiary był Abraham. No dobrze, rzeczywiście Abraham jest ojcem wiary, ale każdy człowiek jest grzesznikiem, również Abraham. Otóż ten ojciec wiary dwukrotnie ze strachu zaparł się swojej żony Sary i oddał na początku ją Faraonowi, a potem Abimelekowi z Geraru, ten Abraham. I nawet swojej kobiety za to nie przeprosił. A nawet na podstawie tego wyparcia się małżeństwa zarobił pieniądze. Otrzymał niebagatelną rekompensatę. Tak zrobił Abraham. A ojcem wiary jest. No cóż, nie wszyscy święci dobrze zaczynali, nie wszyscy święci dobrze skończyli. Jest to... Nadzieja dla nas też. Idźmy dalej. Słyszeliśmy dziś o Izaaku. Jego imię też tu jest wymienione. Izaak. To jest syn Abrahama. I zrobił to samo, co tatuś. Ze swoją żoną Rebeką. Choć tylko raz. Raz wyparł się swojej żony. Poza tym był też pośmiewiskiem swojego przyrodniego brata. Następnie Jakub jest wymieniony. Ten człowiek był cwaniakiem. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że był oszustem, ponieważ oszukał swojego ojca i oszukał swojego brata i ukradł błogosławieństwo. A jego potomstwo to 12 synów zazdrośników, którzy sprzedali swojego brata w niewolę. Ktoś powie, co to za rodzina? Panie Jezu, jaką Ty masz rodzinę? Idźmy dalej. Jechoniasz. Jest napisane, że czynił to, co złe w oczach pańskich. I był człowiekiem przeklętym za swoje winy. Został uprowadzony do Babilonu i 37 lat spędził w więzieniu, w lochu. Tak, Jechoniasz. Dawid, znany nam doskonale, pasterz, zabił Goliata i tak dalej, tak? Ale jednak
ciężki grzesznik, cudzołożnik, kłamca również, nawet pośredni morderca i pyszałek. Przelał wiele krwi, a pomimo tego był absolutnie pewien, że Bóg go prowadzi, wszak przecież to Dawid napisał w psalmie: Pan jest moim pasterzem, prowadzi mnie nad wody. Człowiek, który płakał kolejno, wpierw nad śmiercią swojego narodzonego dziecka, nowonarodzonego dziecka, potem płakał po śmierci swojego przyjaciela, a na końcu płakał przy śmierci swojego umiłowanego syna Absaloma, który zbuntował się zresztą przeciw niemu. I Dawid też jest w rodowodzie, w księdze rodowodu, czyli co? Dawid też jest Słowem Bożym dla nas. Też jest Słowem Boga. I Dawid, i Jechoniasz, tak, i Jozafat, czwartym królem Judy był. Był posłuszny Bogu, może w kontraście do rządzącego w Izraelu Achaba. Ale także syn Jozafata miał na imię Joram. Też słyszeliśmy o nim. Objął władzę, wymordowawszy swoich pięciu braci. Ponadto był bałwochwalcem, ponadto był jeszcze wiarołomcą. Posłuchajcie, jakie straszne słowa o nim napisano. Druga księga Kronik. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Nie chciałby mieć takiego napisu na swoim nagrobku. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pogrzebano go w mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich. No dobrze, to mężczyźni. A kobiety? A przypatrzmy się, tak pokrótce. Jest tu wymieniona w tej żywej księdze rodowodu Tamar. Tamar uciekła się do podstępu, żeby udawać nierządnicę, żeby w ten sposób urodzić dzieci w tym rodzie. A Nowy Testament wspomina ją zresztą jako ta, która była gościnna. Ta. Słowem Boga jest także Rahab. Taki mały przedrostek przed nią tam widnieje. Nierządnica Rahab. No cóż, prowadziła w Jerychu dom cielesnych uciech dla mężczyzn. A była prababką Dawida. I ona jedyna przyjęła Jozuego. Ona jedyna. A Jozue to jest imię Jezus. Następna kobieta, Rut, pochodziła z rodziny, która bierze swój początek ze związku kazirodczego. Zresztą jest cudzoziemką, a doszła do wiary w jedynego Boga. No i jeszcze jedna kobieta, czwarta, jest tu wymieniona, Batrzeba. Kobieta, która no tak długo się kąpała na tym tarasie, aż w końcu Dawid się skusił. I gdybyśmy sobie jeszcze tak dobrze spojrzeli w ten tekst, to nie możemy przeczytać imion trzech króli. To bardzo ciekawe, bo przecież ten rodowód pisał Mateusz, który był celnikiem, świetnie operował cyframi i liczbami. Nie mógł się pomylić. Może wstyd mu było? Nie. Trzech królów nie wymienił. Ale ci trzej królowie przychodzą do Jezusa tylko trochę później, kiedy już się urodził. Tych trzech królów. Niesamowita rzecz. Królowie, którzy byli znani z okultyzmu, z magii. A jednak każdy ma dostęp do Boga w Chrystusie Jezusie. Wymieniony jest tutaj Juda, który jest inspiratorem zdrady swojego brata Józefa kupcom madianickim za 20 srebrnych monet. Własnego brata sprzedać z zazdrości. A Juda to jest po prostu imię Judasz. To jest to samo imię. Jehuda.
No tak, i on też tu jest w rodowodzie, czyli też jest słowem, księgą, świętą. Ciekawe. I to jest wszystko dobra nowina, kochani bracia i siostry. Kiedy czytamy życiorys Judy, to jest napisane, że wygnał swoją synową z domu, bo obwinił ją, że przez nią umarł jego syn. Obwiniając ją także, że jest bezpłodna i dlatego syn Onan zresztą miał na imię, nie mógł mieć z nią dzieci. Jakieś to fałszywe oskarżenia są wpisane tutaj jak jakiś nowotwór, który z pokolenia na pokolenie przechodzi. Jak jakaś komórka nowotworowa, czy jakiś zły gen. Potem upokorzona Tamar postanawiała udowodnić teściowi, że ona wcale nie jest winna. Więc gdy jej teść pewnego dnia szedł drogą po strzyżeniu owiec, zauważył ją, ale ona się przebrała za nierządnicę i nie rozpoznał, że to ona, więc współżył z nią, myśląc, że to kobieta prostytuująca się, a nie mając żadnych pieniędzy przy sobie, więc zdjął pierścień z ręki i jej zapłacił pierścieniem i dał jej laskę pasterską, która była atrybutem jego władzy nad plemieniem. Po jakimś czasie, gdy dowiedział się, że owa Tamar jest w ciąży, chciał ją ukamienować, ponieważ była związana z jego synami więzami małżeństwa. I teraz pewnego właśnie, i wtedy Tamar nagle wyjmuje z zapazuchy i pokazuje mu ten pierścień, twierdząc, ja go otrzymałam od tego, który jest ojcem moich dzieci. I wtedy dopiero Juda zobaczył całą swoją niegodziwość. Nie była to świetlana postać. Więc ktoś może spyta, dlaczego tacy ludzie są w rodowodzie Jezusa? Bo to jest księga rodowodu. Bo to jest księga słowa. Każdy z nich jest słowem Boga. Wiecie, najczęściej jest tak, że człowiek wstydzi się takich członków swojej rodziny. Jakby ktoś został prezydentem, to oczywiście będzie widniał na ścianie. Jakby został, nie wiem, biskupem, też będzie na ścianie. Jakby został świetnym biznesmenem, czy kimś wspaniałym, jakimś filantropem, na pewno byśmy mieli jego obrazek na ścianie, nie? Ale ktoś, kogo można się tylko wstydzić, bo jest w nałogu prostytucji albo innym, no nie wiem, czy tak wywieszalibyśmy na swoich ścianach. Jakoś człowiek się wstydzi takich członków rodziny i ukrywa nawet z nimi swoje pokrewieństwo. Natomiast w rodowodzie Jezusa Mateusz uwypukla i Tamar, i Judę, i tych wszystkich, o których mówiliśmy. Bo z tego pokolenia, czyli od Judy, narodził się Chrystus Jezus. Z najgorszego z braci. Bo Bóg już taki jest, że nie wstydzi się tych najgorszych i nie lęka się spokrewnić z takimi ludźmi, którzy nawet sami siebie wstydzą i nie mają śmiałości patrzeć w lustro. Cóż to za rodzina, ktoś powie. Nazwalibyśmy dzisiaj ją na pewno patologiczną, a przynajmniej dysfunkcyjną. Podła rodzina, nieprawda? A on, a Bóg chciał do niej przynależeć, by nikt z nas, nawet najpodlejszy człowiek, nie wątpił dziś, że Bóg może go kochać, że Bóg może zaliczyć go w poczet błogosławionych, kiedy tylko oddasz Bogu swój grzech. Bóg nienawidzi grzechów, ale kocha każdego człowieka. Ty też możesz być słowem Boga. Możesz, bo do tego Bóg nas powołuje. Więc cały ten rodowód mówi nam jedno. W Jezusie Chrystusie najwięksi grzesznicy i największe grzechy mogą zostać wybaczone. I każde przekleństwo dzięki Jezusowi może być zdjęte, bylebyśmy tylko zapragnęli zwrócić się do Niego, oddać Mu swoje grzechy.
Dlatego dziś odczytujemy tę genealogię, tę księgę genealogii, żeby właśnie sobie uświadomić i uwierzyć, że nasza przynależność do Pana Jezusa, który jest Bogiem żywym, to nie jest przynależność do klubu, nie wiem, seniora, czy jakiegoś koła wędkarskiego, czy jakiegoś stowarzyszenia. To nie jest korporacja, to nie jest drużyna, to nie jest fundacja, stowarzyszenie. O nie! Ty należysz do rodziny Jezusa, a nie do korporacji. Rodziną Bożą jesteśmy. Rodziną. Każdy chwali się wybitnymi członkami swojej rodziny, nie? Jakimiś hrabiami, muzykami, malarzami. A, to mój jest aktorem, a mój ma herb, a tam coś jeszcze, nie? A Chrystus wchodzi w rodzinę ludzi, którzy żyli w hańbie, we wstydzie, w klęskach, nawet w klątwach i w cudzołóstwach i w magii. Już tak było. Że On, że Bóg wszedł w rodzinę, której każdy z nas pewno by się wstydził. Każdy z nas by się wstydził takiej rodziny, a On wchodzi w taką rodzinę. Dlaczego? Żeby nikt z nas nie myślał, że ze względu na swoją nędzę i słabość może być niechciany przez Boga. Nie ma takich. Nie ma takich. Dlatego Mateusz specjalnie tu ich wypisał, a na końcu umieścił imię Maryi i imię Zbawiciela. Na końcu. To wygląda właśnie tak, jakby dzięki tej jednej osobie, Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi i dzięki Jego Matce, wszyscy byli uwolnieni od smutku i rozpaczy i od skutków swoich grzechów. Tak, jesteśmy rodziną Boga. W tej Eucharystii będziemy spożywali Jego ciało, pili Jego krew. A skoro spożywamy Jego ciało i krew, to krąży w nas krew Boga. Co to znaczy? Że więzy krwi nas łączą. Czyli jesteśmy krewnymi Boga. Krewnymi. I to dzięki sakramentom, dzięki komunii. Tylko przyjmij ją dziś. A jeżeli masz grzech, idź do spowiedzi. I oddaj Bogu to, co tak naprawdę czyni ciebie nieszczęśliwym, czyli twój grzech. Więc pośród wszystkich imion, ojców, synów, umieszczone tam jest na końcu imię Jezusa, imię Boga. I to imię właśnie pokazuje nam, skąd my jesteśmy, gdzie jest prawdziwa nasza rodzina. Wyobrażasz sobie? Masz w domu album ze zdjęciami swojej rodziny. Ciocia, córka, babcia, prababcia i fotografii, i twój tatuś, i twoja mamusia, i pradziadek. Nie? I tu nagle gdzieś tam fotografia Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Jasnogórskiej. Nie? No tak, dobrze by było Pana Jezusa i Maryję umieścić w swoim albumie rodzinnym, bo to jest twoja najbliższa rodzina. Mamy tę samą krew. Mamy tę samą krew. Kiedy przystępujemy do komunii, mamy stwierdzone podobieństwo i to bezpośrednie pokrewieństwo z samym Bogiem. Naprawdę tak jest. Załóż taki album i włóż tam zdjęcie Pana Jezusa i Matki Bożej. Wystarczy tylko żyć w łasce uświęcającej, przyjmować Chrystusa w komunii świętej. Tak. Więc to słowo to jest księga rodowodu. To słowo to jest dobra nowina, to jest najlepsza nowina, że zobaczcie, że Bóg dziś przechadza się wśród nas bez makijażu, bez tony kosmetyków. Po prostu przedstawia swoją rodzinę taką, jaka jest, aby nikt z nas już nie wstydził się siebie i innych. Byleby tylko przylgnął do Boga. Tak Bóg nas kocha, że On chciał przez ten rodowód nas przekonać, że nawet taka rodzina, jaką masz ty, jaką mam ja, nie stanowi przeszkody dla Boga. I nawet taka rodzina, jaka jest tu w genealogii,
nie stanowiła przeszkody dla Boga, żeby tu się pojawić, tu się objawić. I pośród tych wielu imion zapisano tylko dwa, którym nic nie można zarzucić: Jezus i Maryja. On zaprasza nas i nie patrzy, co się z nami działo. Zaprasza Ciebie do Kościoła, zaprasza Ciebie do relacji, do swojej rodziny, bez zaciągania opinii, co Ty jesteś za człowiek. Nie muszę mu jakiegoś CV przedstawiać, czy opinii proboszcza, czy psychoterapeuty. Co to za człowiek, nie? Każdy z nas ma jedną szansę, taką samą szansę, żeby przyjść i uwielbić Boga i przyjąć Go dziś. Każdy z nas. I ostatnim słowem Boga jest tu Jezus Chrystus, Syn Dawida, Syn Rahab, Syn Rut, Syn Jorama, Syn Judy, Syn Jozafata, tak. I stając się ich potomkiem, przyjmuje ich jako swoich przodków, bo stał się, aby stać się ich Zbawcą, bo to, co jest przyjęte, to, co jest przyjęte, to jest zbawione. Więc przyjmij siebie, bo Bóg przyjmuje ciebie, bo Bóg cię kocha. I dzięki Maryi przychodzi dziś do nas. Możemy dziś Maryi złożyć życzenia, bo ma urodziny. Czego życzyć Matce Bożej? Czy ona czegoś potrzebuje? Czego można jej życzyć? Na pewno życzymy Ci, Matko Boża, żeby każdy z nas i każdy człowiek znalazł się z Tobą w niebie, aby każdy przyjął Boga i aby każdy człowiek był zbawiony, bo o to ostatecznie chodzi.